Rozmowa dnia. A w naszym studiu gość, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień dobry pani minister. Witam pana i dzień dobry państwu. Widziałem, jak się pani tak oczy rozszerzały z każdym kolejnym wymienianym przez nas imieniem z tej bardzo, bardzo długiej listy. Ale zdarzają się takie dni, że jest nawet jeszcze więcej. Mogę pani zdradzić. I szalenie oryginalne niektóre. Czy każdy korzystający z programu 500+ musi złożyć nowy wniosek? Czy też jest tak, że jak u kogoś się nic nie zmieniło, to tego robić nie musi? Absolutnie każda z rodzin, która do tej pory korzystała ze świadczenia Rodzina 500+, a jest tych rodzin 2 612 000, takie były ostatnie dane, musi ponowić wniosek, jeżeli chce od 1 października tego roku dalej otrzymywać świadczenie 500+. Świadczenie nie jest przyznawane dłużej niż pokazały to te pierwsze decyzje, bo te pierwsze decyzje były na przykład od 1 kwietnia do 30 września tego roku i zaczyna się tak zwany nowy okres zasiłkowy, a więc ten zegar terminowo już nam tika. Od 1 sierpnia rozpoczyna się w tych samych miejscach, gdzie państwo zamieszkujecie, gdzie jest właściwy urząd miasta czy gminy. I czy trzeba ośrodek. Złożyć te same dokumenty, trzeba czy coś się zmienia? Wypełnić wniosek, na pewno trzeba wypełnić wniosek, złożyć zgodnie ze stanem faktycznym. Samorządy mobilizują się, organizują dodatkowe punkty przyjmowania tych wniosków. No poza tym ciągle też przypominam, że wnioski można zrobić drogą bardzo wygodną, elektronicznie, a więc przez internet, korzystając z bankowości elektronicznej, z portalu Empatia, z platformy informatycznej ZUS-u i przez ePUAP. I tak po prostu będzie w dalszym ciągu, czyli co roku należy taki wniosek wypełnić, żeby na kolejny rok świadczenie otrzymać. Pierwsza decyzja miała wymiar ten półtoraroczny, mówię w sensie złotówkowym, tak, bo to było w trakcie programu, roku. Tak. Bo zaczęliśmy dopiero w drugim kwartale 2016 roku i ta pierwsza decyzja miała wartość 9 tysięcy złotych, 16 miesięcy po 500 zł. Ta ma 12-miesięczny wymiar razy 500, czyli no jednak, żeby otrzymać w skali roku 6 tysięcy złotych, trzeba zaktualizować, uaktualnić ten wniosek, złożyć go zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli wniosek złożymy w sierpniu, to otrzymamy płatność w październiku, a więc nie będziemy mieli żadnej przerwy w tym płynnym przekazywaniu. Natomiast jeżeli złożymy we wrześniu, samorząd będzie miał czas do końca listopada na wydanie decyzji i dokonanie płatności. Ale oczywiście, jeżeli samorząd zrobi to wcześniej, to może też dokonać wypłaty wcześniej. Musimy też pamiętać, że jeżeli opóźnimy się ze złożeniem wniosku i na przykład złożymy go w listopadzie albo w grudniu, to nie będzie wypłaty wstecz. No oczywiście te sytuacje, które zdarzają się, że rodzi się dziecko w innym miesiącu, no to to składamy zgodnie z tym, jak na świat przychodzi dziecko w listopadzie, to składamy wniosek w listopadzie. Komu będzie trudniej, pani minister? Bo były zapowiadane przez pani resort uszczelnienia ustawy o 500+, więc pytanie, czy już wchodzą teraz te zmiany, a jeśli nie, to od kiedy wejdą? Tak, zmiany wchodzą od nowego okresu zasiłkowego, więc będą teraz obowiązywać. Ja bym nie powiedziała, że komuś będzie trudniej, tylko że będzie korzystanie z takim rzeczywistym stanem rzeczy. Czyli jeżeli mówimy, że samorząd, gmina będzie mogła wezwać do osobistego wstawiennictwa osobę, która złożyła wniosek w jakimś dowolnym terminie, bo powstała wątpliwość, czy dana osoba mieszka w kraju, bo na przykład mamy takie informacje, że osoby mieszkające z całymi rodzinami za granicą składają wnioski elektronicznie i korzystają z tego świadczenia. Wniosek jest przywiązany do miejsca zamieszkania. No to chcemy przyznawać to świadczenie tym, którym ono się należy. Również w przypadku deklarowanego samotnego wychowywania dziecka trzeba mieć zasądzone alimenty.
I tu dajemy też czas tym mamom, które do tej pory na przykład nie miały tych przyznanych tych alimentów. 3-miesięczny taki okres, w którym będą mogły wystąpić, jeżeli do tej pory nie występowały o przyznanie alimentów. Ale podkreślam, akurat ten mechanizm jest skutecznie stosowany od 2005 roku przy świadczeniach rodzinnych. A ten nowy okres zasiłkowy dotyczy nie tylko tego świadczenia Rodzina 500+, ale również zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. I od 1 sierpnia właściwie za jedną wizytą, z jedną wizytą możemy złożyć od razu wszystkie wnioski, jeżeli się o nie staramy, jeżeli mamy uprawnienia do korzystania z nich. Kiedy patrzymy na kwoty wydane na program 500+, od początku jego obowiązywania, okazuje się, że jednej rzeczy trochę niedoszacowano, to znaczy więcej niż się spodziewano było wniosków na pierwsze dziecko, czyli tych z tym kryterium dochodu bardzo, bardzo niskim. No bo przypomnijmy, że w ramach tego programu nie tylko na drugie i kolejne, ale także jeśli dochody są bardzo niskie, to można także otrzymać na pierwsze dziecko. Czy to znaczy, że bieda była w Polsce niedoszacowana, że stąd wzięła się ta różnica? Długo by pewnie wyjaśniać, dlaczego to też nasze szacunki były ciut niższe. Z pewnością można powiedzieć, że bieda była trochę większa niż my szacowaliśmy, ale ja też podkreślam, że jak pracowaliśmy nad tym projektem ustawy, nie mieliśmy pewności, czy wejdzie 1 kwietnia, czy to będzie maj, czy czerwiec. I w związku z tym, że program obowiązywał od 1 kwietnia, to dane dotyczące dochodu rodzin brane były z 2014 roku. Więc one nie były zaktualizowane, nie były z 2015 roku, a wynagrodzenia rosły w 2015, w 2016. Więc tu jest też ta przyczyna wyjaśnień. Poza tym pamiętajmy też o tym, że ta wersja ostatecznie przyjęta różniła się od tego, co było w ramach pierwszego czytania. Na przykład nie było dzieci w pieczy zastępczej, czyli to była ta dodatkowa grupa uzupełniona. Więc te szacunki, biorąc pod uwagę skalę wypłacanych świadczeń, bo już od 3 miesięcy liczba wypłacanych świadczeń przekroczyła ponad 4 miliony. Dzieci to jest trochę mniej, 3 985 000. To ta skala błędu naprawdę nie była duża. Można powiedzieć, że przybliżone prognozy mieliśmy. Na czym będzie polegał program, pomysł, który gazety ochrzciły mianem 500+ dla emeryta? Kto będzie mógł dostać takie pieniądze i jak będą one wypłacane? Mogę żartobliwie powiedzieć, że być może gazety wiedzą coś więcej niż ja. Tak często bywa, jak śledzę tak prasę. Ale tak na poważnie, bo to jest poważny dla emerytów temat, szczególnie tych, którzy wiążą z trudem koniec z końcem, opłacając czynsz, czasami stanowiący w tych ich emeryturach znaczną część i niewiele im zostaje na dalsze bieżące funkcjonowanie. Już w ubiegłym roku pracowaliśmy intensywnie nad takim sposobem zmiany sytuacji emerytów, którą zastosowaliśmy i polegała na tym, że podnieśliśmy te minimalne emerytury z 882 zł do 1000 zł. Co zostało przyjęte z zadowoleniem przez emerytów, ale emeryci cenili sobie jednak te jednorazowe dodatki, bo mówią, że zaoszczędzenie z tego niewysokiego budżetu coś na czasami większe potrzeby, nie wiem, zakup węgla, no, jakiś drobny remont albo jakiś zakup odzieży zimowej. No, różne życiowe sytuacje się zdarzają. Stanowiło dla nich istotny zastrzyk. No i analizujemy tu różne warianty wysokości ewentualnych dodatków, ale musimy to dokładnie policzyć, żeby poznać skutki finansowe. A tym bardziej pamiętając o tym, że przyszłoroczna waloryzacja będzie waloryzacją emerytur i rent znacznie wyższą niż dotychczasowe, bo mamy inflację i mamy wysoki wzrost wynagrodzeń. W związku z tym, o ile w roku 2017 waloryzacja kosztowała
półtora miliarda, podniesienie emerytur 1,4 miliarda, to przyszłoroczna waloryzacja może się zamknąć kwotą 5 miliardów złotych, a minimalna waloryzacja to będzie pewnie 25, może 27 złotych. Ale ja to nie jest dużo, ale jest zdecydowanie słowa. Więcej niż poprzednio. Zacytuję pani słowa. Nasz rząd poważnie traktuje problemy seniorów. Chcemy ich wspierać, dając coroczny, jednorazowy dodatek. Pracujemy w resorcie nad rozwiązaniem. To mógłby być dodatek wysokości na przykład 500 zł dla tych, którzy otrzymują do 1500 zł brutto, czyli 1258 netto. Czyli już jakieś kształty te pomysły przybierają. Już mniej więcej wiedzą no państwo. Tak, tylko że analizy dotyczą różnych kwot, a ponieważ jesteśmy tak wszyscy już widzę przywiązani do tej kwoty 500 zł, która stanowi taki punkt odniesienia, no to nie mogło zabraknąć również tej kwoty. Tym bardziej, że wcześniejsze dodatki też oscylowały wokół tej kwoty. A te analizy kiedy się zakończą w takim razie? Kiedy będzie pani mogła przyjść do sygnału dnia i powiedzieć, mamy taki nowy program, który startuje od następnego miesiąca? No przede wszystkim wtedy, kiedy będę miała też nawet wstępne akceptacje finansowania w kolejnym roku tego zadania, kiedy pani premier powie, że ten wariant jest najbardziej interesujący, a pan minister finansów, wicepremier Morawiecki powie, na ten wariant nas stać. I nie położy się rejtanem w drzwiach sali posiedzeń Rady Ministrów. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządzie Beaty Szydło, była gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję pani minister. Dziękuję za uwagę. Była to rozmowa dnia.